Dzień dobry, dzisiaj Konrad Kołota jest naszym gościem. Dzień dobry, witam Państwa. Witam Pana. Co Pan robi w tej Brukseli, skoro zamierzał Pan też być trochę w Cieszynie, naszym reprezentantem Cieszyna być w Warszawie? Gdyby Pan mógł wytłumaczyć, bo startował Pan do wyborach do Senatu. Tak, to znaczy jedno drugiemu nie przeczy, dlatego że w wyborach do Senatu obiecywałem i proponowałem wyborcom, że będę chciał użyć całego swojego 7-letniego doświadczenia z Brukseli do pracy na rzecz regionu. Ja od 7 lat pracuję w drugiej pod względem wielkości grupie politycznej w Europie, czyli grupie, która skupia wszystkie partie socjaldemokratyczne z całej Europy. Część z nich jest w rządzie, część w opozycji, to zależy od kraju do kraju, i zajmuje się polityką w stosunku do krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Czyli w tym, co ja robię na co dzień, jest analizowanie polityki i kontakty bieżące z partiami socjaldemokratycznymi z trzech krajów bałtyckich, Litwa, Łotwa, Estonia, z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polska, Słowacja, Czechy, Węgry, do tego Chorwacja, Rumunia, Bułgaria i Słowenia. Więc z tymi 11 krajami plus w jakimś zakresie nie w pełni, ale częściowo z Ukrainą i z Białorusią. To są te kraje, które są przedmiotem mojego zainteresowania. Ja analizuję polityki, ja doradzam kierownictwu grupy politycznej, jaką politykę powinniśmy w danym kraju w stosunku do sytuacji w danym kraju podejmować, reagować, nie reagować. To są negocjacje, to są spotkania bilateralne, to są spotkania w większych grupach, to jest wypracowywanie wspólnego stanowiska. A to jest takie doświadczenie w pracy, gdzie jest używane 11 języków, gdzie są różne historie, jest wielokulturowość. I to właśnie chciałem wykorzystać w wyborach do Senatu, po wyborach do Senatu, dla mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, no również Żywiecczyzny, bo to jest ten sam okręg, który według mnie, jak niewiele innych regionów w Polsce, zasługuje i potrzebuje na kogoś, kto rozumie, czym jest wielokulturowość, wielowyznaniowość, kto rozumie, że historia to nie jest tylko ta, którą mamy zapisaną w podręcznikach i że pewne aspekty w każdym regionie działają inaczej. No więc to robię i to chciałem wykorzystać. W czasie wyborów zrobiłem przerwę od swojej pracy. Gdybym został senatorem, do czego dużo nie zabrakło, to właśnie kończyłbym swoją pracę w Brukseli. A w związku z tym, że to się nie wydarzyło, w ubiegłym tygodniu wracałem do biura brukselskiego, żeby dalej podjąć swoje obowiązki. Wynik imponujący, bo to jest ponad 40 tysięcy głosów, prawda? Nie, 63 tysiące głosów. A, to przepraszam, tak. Jeszcze raz, 63? 63 449, jeżeli dobrze pamiętam. A, dobrze, no to tak. To i jak pan postrzega ten wynik w kategoriach porażki, czy jednak jakiegoś zwycięstwa, jak pan na to patrzy? Nie, absolutnie. Znaczy ja po pierwsze już chciałbym również przy tej okazji, staram się to robić przy każdej, bardzo, bardzo podziękować mieszkańcom Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny, tym, którzy na mnie zagłosowali, jako na reprezentanta Paktu Senackiego. Ja uważam, że to jest genialny wynik. Ja nie byłem aktywny w polityce lokalnej, będąc w Brukseli, więc dla wielu ludzi na początku kampanii byłem kimś kompletnie nieznanym. Jest to olbrzymia dawka zaufania. Przegrałem wybory. Nie, po pierwsze wygrałem. Wygrałem wybory, jeżeli chodzi o zebranie głosów opozycji. I za to jestem bardzo wdzięczny tym wszystkim, którzy zdecydowali się zagłosować, którzy chcieli zmiany w Polsce. Przegrałem wybory o niewiele, bo 9 tysięcy głosów ze starostą żywieckim z PiS-u, ale nawet nie z tym. Istotne jest to, że jeżeli byśmy już patrzyli na ten wynik, czy to jest porażka, czy to jest zwycięstwo, to oczywiście obiektywnie jest to porażka, ale jest to porażka z oszustwem politycznym, które się nazywa bezpartyjni samorządowcy. I wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie historii Polski, że trzeba o pewnych rzeczach mówić wprost, głośno, jasno, prosto. Ponieważ bezpartyjni samorządowcy udawali, że nie są partią, chociaż jest to partia, udawali, że są samorządowcami, chociaż większość z nich nie jest. I nie odnoszę się tu do personaliów.
Ja sądzę, że część wyborców nie w pełni miała świadomość, na jaki projekt polityczny głosuje. To jest przystawka PiS-u, i on służył tylko i wyłącznie rozbijaniu głosów. Stało się tak, że mandat objął starosta żywiecki z PiS-u. Ja na razie bardzo skrupulatnie obserwuję, co on robi, i liczę na to, i będę go sprawdzał pod tym względem bardzo skrupulatnie, czy będzie robił coś dla mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, czy będzie tylko i wyłącznie senatorem swojej grupy wyborców i tylko żywiecczyzny. A czy pan zamierza wrócić kiedyś do Cieszyna? Nie, no zdecydowanie. Startując w takich wyborach, jak wybory senackie, jak wybory do parlamentu, przyjmuje się pewne zobowiązanie, składając jakąś obietnicę wyborczą. Też się składa zobowiązanie wobec wyborców. Więc nie może być tak, że jeżeli się mandatu nie uzyska, to człowiek mówi, a nie, to jednak się nie udało, to się obraziłem i już nie, dziękuję. To jest zaufanie, które wielu ludzi, którzy chcieli zmiany w Polsce, i ta zmiana na szczęście się udała, z tego się cieszymy bardzo, ale też zmiany na stanowisku, na fotelu senatora w naszym okręgu. Ci ludzie, którzy zaufali mi, nie oczekują tego, że ja zabiorę swoje zabawki dzień po wyborach. A dla mnie ten wynik jest też zarówno wielką nagrodą za ciężką pracę, ale też jest wielkim zobowiązaniem. Więc tak, ja na pewno będę aktywny politycznie, ale dzisiaj jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć, jak. Za 4 lata mamy następne wybory do parlamentu. I gdyby pan mnie dzisiaj zapytał, to oczywiście widzę siebie startującego jeszcze raz, ubiegającego się o mandat senatora. W międzyczasie, w przyszłym roku, mamy wybory europejskie do Parlamentu Europejskiego, ale dziś, kiedy dużo się dzieje na poziomie europejskim, kiedy również tworzona jest koalicja rządowa w Polsce, ja nie jestem jeszcze na to w stanie odpowiedzieć, ponieważ gdyby pan mnie zapytał, czy za 3 miesiące będę ciągle pracował w Brukseli, czy być może będę miał jakieś ważne zadanie, ważną misję w Polsce, w ramach nowej koalicji rządowej, to nie jestem w stanie tego dzisiaj jeszcze powiedzieć. Więc oczywiście to, co się wydarzy, będzie rzutowało na to, w jakiej formule, ale na pewno, i wiem to po wielu rozmowach i z samorządowcami, i z wyborcami, będę chciał i będę zamierzał być aktywny politycznie w powiecie cieszyńskim, działać na tyle, na ile mogę, nie będąc senatorem na rzecz powiatu, i też recenzować obecnego senatora. I w przyszłym roku będą też w Cieszynie wybory na burmistrza. Może pan tam zamierza startować? Nie, nie, zdecydowanie nie. Ja miałem wiele spotkań z burmistrzami, w tym z panią burmistrz Cieszyna, z którą rozmawiało mi się bardzo dobrze i której pracę cenię. Nie chciałbym być, i od początku też mówiłem, że nie chciałbym być częścią polityki takiej czysto samorządowej, lokalnej. Ja sądzę, że moje doświadczenie na poziomie europejskim może być w zupełnie innym miejscu dużo, dużo lepiej wykorzystane. Nie mam takich ambicji, nie mam takich chęci, więc proszę mnie tutaj dalej nie ciągnąć za język. Dobrze, to zatem pracę pan robił w Cieszynie, zanim pan podjął się wyzwań w Brukseli. Znaczy wie pan, Bruksela to jest ostatnie ponad 7 lat. Wcześniej też w centrali Partii Socjaldemokratycznej w Warszawie pracowałem. Ja jestem, to jest taka bardzo typowa historia. Ja się nie urodziłem w Cieszynie i ja się nie wychowałem w Cieszynie, natomiast Cieszyn stał mi się bliski za pośrednictwem mojej żony, za pośrednictwem mojego teścia Janusza Papienika, który jest znany w wielu kręgach w Cieszynie. Ja w Cieszynie byłem tak często, jak tylko mogłem. Wszystkie najważniejsze momenty życia dorosłego działy się w Cieszynie. Natomiast tak naprawdę ja jestem pomiędzy Brukselą, Warszawą, Cieszynem, a tymi jeszcze 11 stolicami mniej więcej od 11 lat w podróży, więc to już jest tak naprawdę większość takiego mojego obecnego życia. Więc dlaczego mówię, że typowa historia? No bo typową historią, kiedyś pamiętam, rozmawiałem z panią Magierową na temat tego właśnie, czy jestem Stella, czy nie jestem. No i tłumaczę, że żona, że ja co prawda ciasteczek nie piekę, ale to ja robię zupę rybną,
że jakby Cieszyn jest mi najbliższy sercu i nie wyobrażam sobie, żebym mógł startować z innego miejsca i to bardzo mocno podkreślałem w kampanii. Nie wyobrażam sobie, żebym mógł z innego miejsca startować do parlamentu. No i tak od słowa do słowa i jak wspomniałem o żonie, mówi, myśli pan, że pan jest oryginalny, wcale pan nie jest. To od wieków jest normalne, że są małżeństwa mieszane, że ktoś wyjdzie za Cieszynianka czy za Cieszyniaka i potem już zostaje nasz. No więc tak wygląda moja historia. I ja też nigdy nie udawałem, że jestem bardziej cieszyński niż jestem. No, to dobrze, bo to tak, bo czasami takich ludzi to mamy też trochę i szkoda. Dobrze, bardzo dziękuję panu za rozmowę. Konrad Gołota był naszym gościem. Dziękuję, do zobaczenia. Mam nadzieję, że będzie okazja z państwem, z pana widzami też widywać się w cieszyńskich kawiarniach, na ulicach i porozmawiać już bez tego, bez emocji kampanii wyborczej. Tak, a Cieszyn może też dopisze w przyszłości jakąś cegiełkę do kolejnej pana historii. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.